Witam, witam! Z tej strony MWK, słuchajcie, jesteśmy w kolejnym filmie na moim kanale. Jak możecie zauważyć, znajdujemy się na Ferrainie. Oh my gosh, MWK w końcu nagrał Ferrainę. Jak to się stało? Słuchajcie, ostatnio dałem posta takiego śmiesznego, bo jest nowa funkcja na YouTubie. I dałem takiego posta, czy chcecie powrót Ferrainy. Wszyscy napisali, że tak, tak, chcemy MWK. Więc, no, tak jak chcieliście, tak się stało. Słuchajcie, jesteśmy na Ferrainie przy moim domku. Na starcie możecie zostawić oczywiście łapeczkę w górę, bo jeżeli będzie dużo łapek, to będą częściej odcinki z Ferrainy. Pewnie się zastanawiacie, co ja dzisiaj w dzisiejszym odcinku chcę robić. Słuchajcie, jako iż, że święta tuż, tuż, postanowiłem, że w dzisiejszym filmie porozdajemy sobie prezenty właśnie tutaj naszym ziomom z Ferrainy. I naszym prezentem, który będziemy rozdawać, będzie śnieg, tak. Tylko pierwszy śnieg trzeba zdobyć. Trochę się przygotowałem, mam 13 skrzyp. Co tu lamy w ogóle robią? Halo. Ej, czy... Co tu TNT robi? What? Co? Dlaczego tu było TNT? Ktoś mi to może wytłumaczyć? Dlaczego tam było TNT? What the hell? Ja rozumiem, że mnie tu dawno nie było, ale że chcieli mi wysadzić domek? Halo? Ja czekam na komentarze od was teraz, nie? Serio, serio. Serio, ej, to było dziwne, ale dobra. Mamy tutaj jakąś gromadę lamek, no spoko, niech se będą. Generalnie no, mam 13 skrzynek, przydadzą się jeszcze tabliczki. No i tak jak mówię, sam śnieg, nie? Śnieg by się przydał, w sensie chciałbym im rozdać, słuchajcie, śnieżki, nie? Myślę, że to by było spoko, żeby już się powoli wczuwali w klimat. Ja oczywiście mam taki pomysł, żeby, no bo wiecie, generalnie już niedługo będą święta. Śnieg pewnie u was jest, bo u mnie jeszcze nie ma, ale pogoda jest za to brzydka. Ale postanowiłem też, słuchajcie, że... jeżeli będzie 5000 łapek pod tym filmem, to co ty, gościu, tutaj, czego ty chcesz? Odejdź ode mnie, odejdź, odejdź. Nie, nie zabijaj mnie, nie, nie, nie. Naprawdę zabił nas. O, ja nie wierzę, jak to się mogło stać. Jak to się mogło stać, ała, dobra. To jak będzie 5000 łapek, to słuchajcie wtedy. Creeper, oh no, oh no. To wtedy, słuchajcie, dam wszędzie naokoło mojego domku śnieg, tak, abyście już mogli odczuwać, wiecie, już ten klimat świąteczny, bo już, słuchajcie, jak możecie zauważyć, mam mam sweter taki, słuchajcie, fajny, świąteczny, myślę, że jest ładny, możecie napisać, czy wam się podoba, raz, dwa, trzy, dobra, udało się, pokonaliśmy go, ale dobra, musimy iść, słuchajcie, w góry znaleźć śnieg. Mam łopatę, mam, dobra, więc na spokojnie będziemy mogli sobie, słuchajcie, tutaj śnieg zebrać. Jeżeli dobrze pamiętam, to chyba powinienem dobrze iść w stronę właśnie gór. Tak mi się wydaje, tak mi się wydaje, że no nie powinno być problemu, nie? Nie powinno być problemu, bo z tego co pamiętam, to tu są góry i gdzieś tu niedaleko właśnie był śnieg. Więc myślę, że to nie będzie jakiś wielki problem zdobyć ten śnieg. O, Spider, witam, no i co się... Wszystko się na mnie dzisiaj rzuca, ja rozumiem. Chyba moby nawet o mnie zapomniały, słuchajcie, na tej Ferrainie. Serio, what the hell, co tu się dzieje? Ale dobra, goni nas, nie goni, dobra. Akcja jest taka, że musimy znaleźć właśnie te góry, ale ja nie wiem... Dobra, jest tutaj biom dżunglowy. Co tam robi portal do Netheru? What the hell? Okej, nieważne. Z tego co pamiętam, trzeba było iść chyba tym lasem. I było trzeba iść, słuchajcie, od strony Yahimoza. Może my sobie po prostu wejdziemy na drzewa i drzewami będziemy chodzić, bo na tym biomie będzie to po prostu łatwiejsze, przyjemniejsze i tak dalej, nie? Dobra, zjedzmy sobie to elegancko, zjedz sobie steaka i musimy znaleźć sobie właśnie, no, śnieg. Śnieg sobie musimy znaleźć, tam w ogóle jakiś domek ktoś zbudował, nie mam pojęcia kto to. W sensie serio, mnie na Ferrainy naprawdę długo nie było. Dlatego, dlaczego i tak dalej, to już wam mogę powiedzieć, bo mi się po prostu nie chciało, tak. Nie chciało mi się, słuchajcie, przez całe wakacje grałem, słuchajcie, na tej Ferrainie, robiliśmy live'y, oła, i tak dalej, i tak dalej. I już po czasie po prostu się wypaliłem, jeżeli chodzi o grę na tym serwerze, no bo jakby nie patrzeć, to, no kurde, ile można grać jedno i to samo, nie? Znaczy, nie, no spoko, budują nową Ferrainę i tak dalej, to jest bardzo fajne, nie? Ale,
No jakby, no nie wiem, mi się to jakoś odechciało, nie? Mi się tego odechciało, dlatego też zrobiłem sobie taką przerwę małą. No i teraz być może będzie ferajny na kanale więcej, to wszystko zależy od was. Jak na razie, tak jak widzicie, dzisiaj czynimy dobro, bo dzisiaj będziemy rozdawać prezenty. Śnieg, tylko ja nie wiem, czemu ja się wróciłem. Musimy iść pierw do Yakimoza, w sensie od Yakimoza, słuchajcie, musimy sobie pójść tam koło wioski i tam dalej są góry, z tego co pamiętam, tak mi się wydaje. Wydaje mi się, że dobrze pamiętam, bo trochę spędziłem czasu na ferajnie i wydaje mi się, że no dobrze to po prostu pamiętam, rozumiecie? No właśnie. A w ogóle, jeżeli ktoś nie widział wczorajszego filmu 10 sposobów na tortury Herobrine w Minecraft, to bardzo serdecznie zapraszam w kartę, ponieważ no kurde, fajna to jest seria. Zauważyłem, że u was jest taka niechęć trochę do tego typu filmów, bo jest te 1000 mobów versus budowla i wam się to bardzo znudziło. Ja o tym wiem, spokojnie, będę to, słuchajcie, teraz korygował tak, żebyście się, słuchajcie, nie czuli znudzeni. Więc, no nie wiem, na pewno ta seria pójdzie lekko w odstawkę, ale nie jakąś taką, wiecie, nie pójdzie w taką odstawkę, że nie będę jej nagrywał, tylko... What the hell? Co tam jest? Wytyfy, dobra, właśnie tutaj, tędy mamy iść i prosto teraz. Nie pójdzie w taką odstawkę, że skończy z tą serią. Po prostu będzie się rzadziej pojawiać, bo ja rozumiem, że jak, kurde, coś się pojawia przez miesiąc codziennie, to może się znudzić. Mogłem trochę wcześniej, słuchajcie, się skapnąć, jeżeli chodzi o to. No ale dobra, ale nieważne. Dobra, co to jest za dom w ogóle? What the hell? Możecie mi napisać, co to za dom? W ogóle ja nie ogarniam, co tu się dzieje. Tak, mnie tu dawno nie było. Ej, serio, what the hell? Chyba w tamtą stronę musimy iść. Ej, ja nie wiem, czy ja znajdę śnieg w ogóle. Super by było, super bym się cieszył, jakbym znalazł ten śnieg. Bo jakby nie patrzeć, to chciałbym ten śnieg dać tutaj wszystkim ferajnowiczom, nie? Ale może się okazać, że cały odcinek będziemy szukać śniegu i go nie znajdziemy. Więc jeżeli nie znajdziemy w przeciągu 5 minut, słuchajcie, śniegu, rozdamy im coś innego. O, są góry, to dobry znak, dobra. Czyli chyba nie będziemy musieli nic innego rozdawać, słuchajcie, damy im śnieg, żeby pamiętali, że już niedługo są święta. O, idź sobie stąd, gościu, idź sobie stąd, dobra, dziękuję, dobra, idziemy dalej, o, mamy śnieg, proszę państwa, wiedziałem, że muszę w tą stronę iść, wcześniej się tam trochę zagubiliśmy, ale teraz tutaj mamy, słuchajcie, już elegancko śnieg, już na wyciągnięcie ręki, elegancko, to mi się podoba, oh yeah. Nie, ale serio. Cieszę się, że znaleźliśmy ten śnieg, bo tutaj już trwa zima, tutaj już mój sweterek taki czerwony, patrzcie, on ma nawet tutaj takie dzwoneczki ma takie, a nie będziecie widzieć, ale mniejsza, po prostu, posłuchajcie, ruszam sweterkiem i dzwoneczki sobie, słuchajcie, wiecie, grają, wow, ale bym wpadł tam na dół, ale to by było hardkorowe, dobra, bijamy się na górę, zbieramy śnieg i idziemy rozdać prezenty, słuchajcie, wszystkim ferajnowiczom, dokładnie. A słyszałem, że, słuchajcie, ja wam mówiłem, że chcę zostać burmistrzem nowej ferajny i zrobili wybory. No, znaczy, to było takie dziwne trochę, nie, ale no cóż, nic nie zrobicie. Jest, myślałem, że to gast, oh my gosh, dobra. Wbijamy się na górę, tylko jakby tutaj teraz wejść. Tędy sobie wyjdziemy, ty na kozaka takiego, patrzcie, pyk, elegancko. I mamy śnieg, oh yeah, ale ja dirtu nie chcę tylko sam śnieg, mordo, okej, dobra. Jezu, taką dobrą mam łopatę, że od razu ścina z dirtem, a ja tylko śnieg przyszedłem tutaj ogarnąć, mordeczki, nie? Wiecie, o co chodzi? Dobra, tutaj sobie zbieramy ten śnieżek. Musimy się zastanowić teraz, komu dać prezent. O właśnie, bo ktoś mógł być niegrzeczny. Kurczę, dobra, napiszecie mi w komentarzu, kto by był niegrzeczny i kto by nie zasługiwał na śnieg. Ale i tak dzisiaj sobie rozdamy, ewentualnie w następnym odcinku komuś zabierzemy prezent. Nie, no nie można, jak się już prezenty daje, to nie można zabierać. Dobra, nieważne, wszyscy na ferajnie byli grzeczni. Może poza Doknesem, nie, żartuję, ale nie, serio, tak mi się wydaje, że ten... każdemu damy prezent, każdy się powinien ucieszyć. Kwiatki, te TNT w domku, what the hell, co one tam robiło? Ej, serio, nie mam pojęcia, nie? Nie mam pojęcia, co te TNT robiło w moim domku. Dobra, okej, starczy nam tyle śniegu, jeszcze sobie przechodząc obok, żeby trochę zebrać. Nie mamy na to miejsca, więc... O, tak o sobie jeszcze zbierzemy.
No, mam wystarczająco śniegu, słuchajcie, mamy. Możemy wracać, słuchajcie, do naszej ferajny. Generalnie, no i tam, słuchajcie, porozdajemy prezenty. Prezenty porozdajemy elegancko. Więc wiecie, możecie pisać teraz pod każdym filmem z tutaj uczestników ferajny. No, MWK ci dał prezent! Albo, o nie, Święty Mikołaj dał ci prezent, mordo! Weź go zobacz szybko! Coś takiego możecie pisać. To oni, wiecie, będą tacy... O kurde, co on mi dał? Nie, co ja w ogóle mówię, dobra. Skturąd, tak. Chciałem powiedzieć, skturąd przyszedłem. Skąd ja przyszedłem w ogóle? Chyba stamtąd, nie? A, tam gdzie jest słup, no to w tamtą stronę mamy iść. Elegancko. Tam gdzie jest słup, słuchajcie, tam jest ferajna. Więc teraz po kolei będziemy sobie chodzić. Teraz po drodze będziemy mieć chyba, słuchajcie, dealerka i Tritsusa, więc im na początku damy prezent. I myślę, że będzie spoko. Przydałyby się jeszcze, słuchajcie, jakieś tabliczki. Jakieś tabliczki by się przydały, a może i nie, może to będzie taki prezent niespodzianka. Myślę, że to będzie spoko, taki prezent niespodzianka, nie wiem, jak myślicie. Jak myślicie? Spoko? Ja mogę być takim Mikołajem teraz, nie? W sensie, wiecie, właśnie, jeżeli ktoś chce, może mi zrobić świąteczny skin. Z jakimś właśnie sweterkiem, taki, wiecie, taki świąteczny. I możecie wysłać go na isupermwkbiznes@gmail.com. Tam, słuchajcie, jak wybiorę jakiś ładny skin, to, słuchajcie, podziękuję na filmie i pozdrowię osobę, która go zrobiła, więc najlepiej sobie, jak będziecie robić skin i mi wyślecie, to najlepiej byłoby, słuchajcie, żebyście napisali swoje imię albo nick, jaki chcecie, żebym wypowiedział, nie? Wiecie, o co chodzi. Ej, dobra, czy my... Halo, czy to tak dalej? Tak, o nie, Creeper, nie. Ej, ja się zgubiłem, naprawdę. Tutaj gdzieś zaraz ferajna powinna być. Halo, i się robi noc. O nie, tam są bagna, to nie tam. Musimy wbić sobie na górę do tego. Musimy sobie wbić, o tutaj, na górę. Okej, i iść teraz właśnie, o. Tak, o, będziemy sobie iść, to może nie zginiemy. Czekajcie, no, w tamtą stronę mam iść, czy w tamtą? Ej, stary, nie wiem, nie? Bez kitu, nie wiem, zagubiłem się lekko na tym ferajnowym świecie. Ale nie, no, o, tam się świeci, to chyba w tamtą stronę powinniśmy iść, nie? O, zostawiamy po sobie znaki. O tak, w tamtą stronę powinniśmy iść, więc lajcik, mordeczko, bez problemu tutaj. Okej, dobra. Więc jesteśmy w sumie na miejscu. I w sumie tu mamy tutaj jakiś opuszczony domek, albo niedobudowany domek, nazwijcie to sobie jak tam chcecie. Ale wypadałoby... Nie, dobra, mamy... O, dobrze, że mamy... Dobrze, że byłem w tym McDonaldzie, co Karol wybudował. To chociaż nie chodzę głodny, bo wiecie, MWK głodny to MWK nie jest szczęśliwy, nie? MWK... Nie. Głodny MWK to nieszczęśliwy MWK. O, tak to właśnie miało być. Okej, elegancko, tutaj też elegancko. No i jesteśmy na miejscu, dlatego teraz pójdźmy sobie do Karola i do Ernesta porozdawać im prezenciochy. O nie, i zombiaczki już pierwsze, i sobie stąd, gościu, nie chcę cię, dobra. Może albo zrobimy to po prostu za dnia, żeby tutaj nie było takiego, wiecie, przypału, że zaraz nas coś zabije. I to będzie takie, oj, niefajne, właśnie tak jak teraz. Dobra, to idźmy do naszego domku na początku. Pójdziemy, słuchajcie, spać i jak będzie dzień, to sobie porozdajemy właśnie prezenty. A może pójdziemy u kogoś spać, będzie bliżej, szybciej i... No myślę, że Erdest się i Karol nie obrazi, znaczy Erdest w sumie, bo do Erdest, albo nie, już nie, nieważne, nie było tematu. Idziemy do siebie spać, bo chciałem, słuchajcie, iść do Erdesta spać, ale stwierdziłem, że... Ale po co, jak ja tak blisko do domu mam, nie? Wiesz, o co chodzi, mordo? No właśnie, dobra, więc sobie tutaj już jesteśmy przy naszym domku. Go trzeba, słuchajcie, nie wiem... Go trzeba poprawić, ten domek trzeba poprawić albo w ogóle zbudować nowy, bo mi się już przestał podobać ten domek. W sensie, może i z daleka jest fajny, ale tak, to nie za specjalnie, dlatego możecie jakieś propozycje pisać w komentarzach. Kto by chciał, na przykład, nie wiem, jaki domek, komu się co podoba, rozumiecie, o co chodzi. I dobra, dajemy teraz niespodzianki, zaczynając od Shendiego. Nie, shit!
Wyrzuciłem ten deer, no nie wierzę, Shandy mnie zabije. Naprawimy to, ale nie dzisiaj, bo już dzisiaj czasu... Jezu, czemu u niego zawsze jest tyle creeperów? Shandy! Shandy, dlaczego zawsze u ciebie jest tyle... O, ale proteza została, elegancko, elegancko. Dobra, zejdziemy sobie na dół. Tutaj na dole zostawimy Shandy'emu prezent. No, tutaj na dole zostawimy, żeby nie było, wiecie o co chodzi. O, tutaj pyk. I zostawimy mu taki cały, słuchajcie, kubeł, o, elegancko, śnieżek. To myślę, no i to będzie taki prezent niespodzianka od nas. Możecie pisać w komentarzach różnym ludziom, że ej, to święty Mikołaj, albo o, to święty MWK. Nie no, ale fajnie by było, jakbyście tak pisali. Dobra, musimy stąd się wydostać. Okej, okay. Dobra, trzeba stąd uciekać po prostu, bo tu wszędzie creepery są. Ja to mu naprawię, albo mu powiem po prostu, że to ja się przyznam, wiecie o co chodzi. Ja się przyznam do tego, że ja to mu rozwaliłem i tam. Dobra, zrobiliśmy mu dwie dziury, więc no, to jest niemiłe, ale naprawimy to, bo dzisiaj już nie chcę na to marnować czasu, bo rozdajemy prezenty, mordy. Rozdajemy prezenty. Tutaj też damy skrzyneczkę. Hop. I hop. Dobra. Tutaj mamy też całą skrzyneczkę, słuchajcie, śnieżek. Idziemy dalej. Idziemy za ciosem i biegamy teraz wszystkim. Roznosimy prezenty. Ale powinienem mieć sanie i w ogóle wór prezentów, ale no nie mam. Ale nie mam, więc no. Więc nie mam, dobra, okej, okay. Idziemy teraz, słuchajcie, do Ernesta i Karola. Nie wiem, kto tu jeszcze gdzie mieszka, w sensie... jest jeszcze Koshi, tutaj na Ferrajnie, ale Koshi nie mam pojęcia, gdzie on mieszka, więc może inaczej. Na początku następnego odcinka pójdziemy dać prezent Koshiemu, ale musicie mi napisać, gdzie on mieszka, mniej więcej, wytłumaczyć, wiecie o co chodzi, bo... Ja kompletnie nie wiem, kompletnie nie mam pojęcia. No właśnie, więc tutaj sobie dajemy prezent, pyk, dajemy kolejne śnieżki. Hopa, hopa. I Yakimozo też nie wiem, gdzie mieszka, słuchajcie. I Shio, o, wypiszcie mi, gdzie oni mieszkają, bo ja tylko pamiętam jakby starą Ferrainę. Nie wiem, gdzie Shio mieszka, nie wiem, gdzie Jabimozo, znaczy wiem, gdzie Jabimozo mieszkał, ale nie wiem, gdzie teraz. Dlatego waszym zadaniem na dziś jest właśnie wypisanie mi, kto gdzie mieszka, żeby to wszystko sobie elegancko ogarnąć i im też dostarczyć prezenty na początku następnego odcinka właśnie z Ferrainy, dokładnie. Dobra, tutaj Karolowi damy hopyk. O, elegancko, takie sobie tutaj prezenty im daliśmy. Myślę, że będą zadowoleni chyba. Chyba będą zadowoleni, tak mi się wydaje. Jak myślicie? Możecie też napisać w komentarzu. No i to by było, słuchajcie, na tyle w dzisiejszym odcinku. Chociaż czekajcie, jeszcze możemy poszukać niektórych domków, co? Bo ja tak nie do końca wiem. No nie do końca wiem. No w sensie dałem tutaj do Knysowi, dałem Shandy'emu, dałem Tritsusowi, Ernestowi. I słuchajcie, no na pewno jeszcze ktoś został, ale mam pustkę w głowie, bo ja serio nie wiem, gdzie oni mogą mieszkać, nie? Poważnie nie wiem, gdzie oni mogą mieszkać. Dobra, to może, żeby nie było, to przejdziemy się kawałek, może pójdźmy jeszcze na nową Ferrainę, o! Na nową Ferrainę i tam też damy prezenty. Do sklepów jakby, wiecie o co chodzi, więc damy tam sklepy eleganckie, do sklepów eleganckie prezenty i będzie chyba miło im, tak mam nadzieję, taką boją cichą nadzieję, hehe. No, ale generalnie właśnie, słuchajcie, możecie mi napisać właśnie co do tego domku. Co do tego domku, bo serio, chciałbym jakiś domek nowy, może nie tyle, że nowy, ale może go przebudujemy, no nie wiem, napiszcie mi, co myślicie o tym domku, bo mi się on jakoś znudził, potrzebuje świeżości. Co tu się stało? Ej, co się stało z agencją Copper? Kto dopuścił się do takich złych czynów? To jest bardzo niemiłe, bardzo niemiłe, bardzo. Dobra, tutaj zrobimy sobie tak, damy sobie jedną skrzyneczkę, hop, ze śnieżkami. O, w ogóle widziałem to i nie wiem, o co chodzi z tym, nie? Kompletnie, możecie mi napisać, o co z tym chodzi. Możemy dać tam prezent mały, tam damy mały prezent. Ale serio, z tym to się naprawdę poryłem maksymalnie. Nie wiedziałem, no nie mam pojęcia, co to jest, serio. Nie mam pojęcia, co to jest, ale żeby nie było... O nie, creeper. On nas nie widzi, dobra. Nie rusza się, nie rusza się, dobra. Możemy dawać na razie tutaj, o, wszystkie, o, pyk. Dobra, okej, okay. I daliśmy. O nie, nagle dobrze, że za czasu się ogarnąłem, że i szedł na nas. O, dobra, bo by było niefajnie, by było, niefajnie. Tam mamy zoo, ale w zoo chyba jeszcze nic nie zbudowali.
my tutaj możemy zbudować, słuchajcie, ratusz. Tak jak wam mówiłem w poprzednim odcinku, który był 2 tygodnie temu, możemy zbudować, słuchajcie, ratusz. Jeszcze nie wiem w którym miejscu, ale zawsze to jakiś pomysł, nie? No właśnie, więc ja byłem MWK, to był kolejny odcinek na moim kanale, to była Ferajna, mam nadzieję, że wam się podobało, że taki świąteczny nastrój troszkę wpadliście, że ubrałem taki sweterek. Możecie zostawiać łapki w górę, subskrybować kanał, jeżeli jesteście nowi, i pisać mi, słuchajcie, odnośnie domku, odnośnie mojego skina świątecznego i na przykład, no, odnośnie tych osób, które nam w Ferajnie mieszkają, a ja nie wiem gdzie, bo przydałoby im się też dostarczyć prezent, no właśnie. Więc ja byłem MWK, trzymajcie się, na razie i widzimy się już jutro, pa, pa, puu.